szpital tymczasowy w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu będzie otwarty do końca grudnia, być może jeszcze przed świętami. Prace budowlane zostały już zakończone, 150 łóżek już czeka na pacjentów i jeszcze czekamy tylko na to, żeby dojechał niezbędny sprzęt do leczenia pacjentów z COVID-19. Od samego początku zakładaliśmy przekształcenie tego obiektu na 150 łóżek szpitalnych. Każde, drodzy Państwo, z dostępem do instalacji tlenowej. A w ramach tych 150 łóżek na samym początku 38 łóżek na tak zwanym poziomie OIOM z możliwością przekształcenia pozostałych 30 kilku na również OIOM. Są trzy podstawowe cele tego szpitala. Przede wszystkim zwiększenie bazy łóżkowej covidowej dla pacjentów opolszczyzny. Po drugie, drodzy Państwo, zwiększenie dla podniesienia bezpieczeństwa tej bazy łóżkowej OIOM. Dzisiaj, drodzy Państwo, mamy tych łóżek ponad 60, tu może powstać 75. A więc, drodzy Państwo, idziemy w celu zachowania jak największego bezpieczeństwa dla pacjentów. No i trzecie, drodzy Państwo, co najważniejsze, również, czy bardzo ważne również, aby te 150 łóżek przyczyniło się do tego, abyśmy mogli powoli odmrażać szpitale województwa opolskiego, które zostały zaangażowane w walkę covidową. Tych szpitali, drodzy Państwo, jest ponad 20. Prawie 1300 łóżek w województwie opolskim w taki czy inny sposób przeznaczonych na walkę z covidem. Nie mieliśmy wątpliwości, kiedy padło pytanie ze strony pana wojewody. Mam nadzieję, że ten koniec epidemii się już zbliża, natomiast no, musimy być przygotowani na bardzo różne scenariusze, zawsze to podkreślałem. Jest to obiekt też zbudowany ze środków Unii Europejskiej. My w chwili obecnej także ze środków Unii Europejskiej, dzięki też pewnym środkom przekazywanym przez pana marszałka, będziemy mogli uzupełnić ten obiekt o kontenery, gdzie lekarze będą mogli odpoczywać. Także zwiększamy też dostępność i jakość tego obiektu po to, żeby on służył właśnie do walki z epidemią. I ta inwestycja, która w tak krótkim czasie została zrealizowana, to szapoba dla realizatorów i dla całego procesu inwestycyjnego, naprawdę daje bardzo duże bezpieczeństwo dla mieszkańców naszego regionu, ponieważ stanowi tak zwany bufor. Jest to tak naprawdę szpital buforowy, który pozwala etapowo uwalniać normalne funkcjonowanie naszych szpitali, tak żeby pacjenci już mogli być normalnie, w miarę w normalnych warunkach przyjmowani. To jest bardzo ważna informacja dla naszych mieszkańców.